Witajcie na kanale Zikodermo TV. Dziś porozmawiamy o nawilżeniu. Woda jest niezbędna do funkcjonowania organizmu. Nawet jej niewielki niedobór w skórze może prowadzić do poważnych zakłóceń w procesach odnowy tkankowej oraz rozregulowania systemów ochronnych. Pewnie zastanawiacie się, czy nie pomyliliśmy się, poruszając ten temat właśnie teraz. Otóż nie. Chcemy obalić mit, że stosowanie kremów nawilżających nie jest skazane chłodniejszą porą. To właśnie zimą skóra narażona jest na wysuszenie i odwodnienie ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Wiatr, niskie temperatury, ogrzewane pomieszczenia z niską wilgotnością dodatkowo potęgują suchość skóry. Dlatego kremy nawilżające mają zastosowanie przez cały rok. Chciałabym przedstawić Wam markę Dermedic, a dokładnie serię Hydrine 3, której bazą jest kwas hialuronowy. Odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry. Dermokosmetyki z kwasem hialuronowym oprócz działania nawilżającego opóźniają starzenie się skóry oraz przywracają jej sprężystość. Bardzo lubianym i popularnym produktem z tej serii jest krem żel, który ma bardzo lekką konsystencję, więc idealnie nadaje się pod makijaż i świetnie sprawdzi się w przypadku skóry suchej i odwodnionej. Utrzymuje nawilżenie przez wiele godzin. To właśnie połączenie kwasu hialuronowego oraz betainy. Dodatkowo znajdziemy witaminę E, która będzie wzmacniała barierę skórną oraz będzie chroniła skórę przed smogiem. Chłodniejszą porą stosowanie kremów nawilżających jest wręcz wskazane. Jednak pamiętajmy, jeśli idziemy na długi spacer w mroźny dzień bądź jedziemy na narty w góry, to w takich przypadkach sięgnijmy po kremy lipidowe. Dobrym wyborem jest Dermedic Serilinum, który utworzy na skórze delikatny film ochronny przed mrozem i wiatrem. Natomiast w sytuacjach, kiedy przemieszczamy się z domu do pracy samochodem i większość czasu przebywamy w ogrzewanych pomieszczeniach, to wtedy sięgnijmy po kremy nawilżające. Od kilku lat w okresie zimowym z bardzo dużą częstotliwością ogłaszane są alerty smogowe, które informują nas o znacznym przekroczeniu norm. Substancje obecne w smogu ze względu na swój niewielki rozmiar mogą z łatwością wnikać za pomocą gruczołów łojowych, potowych czy mieszków włosowych. A w przypadku skóry suchej jest to zdecydowanie prostsze, gdyż cement międzykomórkowy nie jest szczelny. Konsekwencją tego jest przedwczesne starzenie się, utrata jędrności, suchość, alergie, a nawet trądzik. Dlatego absolutną koniecznością jest ochrona przed smogiem. Podstawą pielęgnacji antysmogowej jest delikatne oczyszczanie oraz stosowanie kremów nawilżających, które wzmocnią barierę skórno-naskórkową. W dni, które notuje się duże stężenie smogu, zalecam po powrocie do domu delikatnie oczyścić skórę. Do tego świetnie nam posłuży Dermedic płyn micelarny. Następnie zaaplikujmy krem nawilżający, może być to krem żel wcześniej wspomniany. Mam nadzieję, że już wiecie, jak pielęgnować swoją skórę w chłodniejsze dni. Również podzielcie się ze mną w komentarzu pod filmem, jak Wy pielęgnujecie skórę w chłodniejsze dni oraz jak wygląda Wasza pielęgnacja antysmogowa. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy film, kliknijcie łapkę w górę. Do zobaczenia niebawem!